Cześć kochani, witajcie w kolejnym weekly vlogu. Jeszcze nie wiem, jaki będzie jego motyw przewodni, ale wy już wiecie po tytule, tak zakładam. W każdym razie jest poniedziałek i nie wiem, skąd w ogóle mam tę energię, żeby się z wami witać, bo wyobraźcie sobie, że w ogóle nie spałam w nocy. Prawie mi się to nigdy nie zdarza. Tak kładąc się spać, czułam się gotowa, żeby iść do szkoły. Nie wiem. Do jakiejś pierwszej starałam się zasnąć, po czym stwierdziłam, że będę pisała esej. Mam do napisania esej teraz z socjologii, więc zaczęłam go pisać. Pisałam go do 2:30, potem znowu nie mogłam zasnąć. Potem o 5:00 obudziły mnie jakieś dziwne odgłosy z mojego kaloryfera. Nie pytajcie, mój kaloryfer, miałam wrażenie, że ktoś po prostu jakieś gigantyczne wiertło w niego wkręca. Poszłam finalnie do szkoły na 8:30 i po prostu jestem na rzęsach, także chyba nie pójdę na jogę, bo joga jest za 2 godziny 20 minut. Musiałabym wyjść za 1,5 godziny, a chyba nie jestem w stanie, chyba tylko zrobię sobie jedzenie i się walnę do łóżka. Także mam jeszcze dzisiaj plany naukowe, bo właśnie, może już w końcu wam zdradzę. Chyba wam zdradzę, co będę robiła tego lata, ale muszę się wyrobić teraz ze wszystkim, bo pomimo, że moja szkoła trwa do końca lipca, to teraz chcę porobić zaliczenia, żeby mieć to z głowy, bo czekają mnie różne fajne atrakcje. Ale o tym później lecę do kuchni, bo już nie jestem w stanie trzymać tej kamery. Pokeballowa zabawa trwa. Jeżeli ktoś po moim poprzednim filmie zainspirował się i zrobił pokeballa, napiszcie mi w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Dzisiaj to samo co wtedy, tylko zmieszałam fasolkę z tofu. Mam też ogórka, mam grzyby moon, mam sałatkę z wodorostów, mam awo. Pod spodem jest ryż i zrobiłam bardzo fajny sosik właśnie z wody po grzybach. Do tego tahini, sos sojowy, ocet cydrowy i z tego co pamiętam trochę pieprzu i syrop klonowy. Coś cudownego. A na górze konopia. Karo gotuje, a livestream leci w kuchni. Leci hymn Senegalu, więc pokazuję wam mojego bowla. Mega duża sałatka z rukoli z moim ukochanym dressingiem. Awo, kasza bulgur z dodatkami, fasolka z przyprawami. Może potem wam wyjaśnię, jestem tak zestresowana, lecę oglądać mecz. Kiedy Polska przegrywa z Senegalem, nie pozostaje ci nic innego, jak zrobić tosty z majonezem i serem z serotoniny, napić się herbaty i obejrzeć serial. Po pierwsze, mecz załamka. Po drugie, słuchajcie, przeżyłam horror. Przeżyłam taką chwilę trwogi. To już było z godzinę temu, więc już się trochę uspokoiłam. Ale wyobraźcie sobie, że podgrzewałam chleb w piekarniku na blasze wyłożonej papierem i sprawdzam sobie ten chleb. I patrzę, a papier zaczął się delikatnie palić. No zdarzało mi się to czasem, więc jakoś się szczególnie nie przyjęłam. Uchyliłam to, wyjęłam mój chleb na wszelki wypadek i nagle zaczął palić się bardziej, więc ja, idiotka, dmuchnęłam do środka z całej siły, oczywiście za przeproszeniem gówno to dało i zaczęło się tam bardzo, bardzo palić. Zamknęłam te drzwiczki i gdyby to był po prostu zwykły piekarnik szczelny, to bym stwierdziła, że spoko, ale to jest taki opiekacz, który ma dziurę i te płomienie zaczęły delikatnie wychodzić poza te drzwiczki. Wpadłam, słuchajcie, w taką panikę, zastanawiałam się, co ja mam zrobić. Wzięłam, znalazłam gaśnicę i stałam i czekałam, aż to się wygaśni. Mimo, że byłam przerażona, że ten płomień jakoś zajmie mój blat, mimo wiadomo, blat jest metalowy, ale że zajmie jakąkolwiek najmniejszą część, pomyślałam sobie, Boże, ja się uratuję. W sensie wiadomo, że tutaj jest milion sposobów, żeby wyjść, ale spalą mi się wszystkie rzeczy, a nawet nie wiedziałabym, nie wiem, czy byłabym wystarczająco rezolutna, żeby uruchomić tę cholerną gaśnicę. Po prostu naprawdę byłam przerażona. Szczęście się wygasiło, znaczy spaliło i papier się spalił i tyle, ale naprawdę się przestraszyłam ostro, aż mi teraz jest słabo. No, w każdym razie jestem załamana po meczu, więc koszmar. Obejrzę sobie ostatni odcinek 3. sezonu Suitsów i chyba nie będę dalej oglądała. Zobaczymy, jak się skończą, nie i tak będę dalej oglądać.
ale zobaczymy. W każdym razie dzisiaj byłam w kafejce w Funky Natural Food i tam pracowałam, znaczy pisałam eseje i trochę jestem przez to wymęczona. Może jeszcze dzisiaj mi się coś uda napisać, jest już 20 co prawda, to idę rano do szkoły, mam prezentację, ale no cóż, mam nadzieję, że jakoś się zmotywuję, bo Boże, po prostu mam tyle nauki, tak mi się nie chce, słuchajcie, jest tak ładnie, jakbym coś porobiła innego, ale żeby potem balować, to muszę teraz się wspinać, więc chyba jednak dzisiaj na przeesej. Ha, szalona. Kto by pomyślał, że o 7 rano przed pójściem do szkoły Karolina Sobańska będzie jadła daktyle z masłem orzechowym? Dzień dobry. Hej kochani, wróciłam właśnie ze szkoły, wyszłam wcześniej z zajęć, bo nie mogłam znowu spać w nocy. Jestem zmęczona, więc postanowiłam, że przyjdę i popracuję sobie trochę w domu. I będę, słuchajcie, w międzyczasie piekła chleb. Mam chleb czystoziarnisty, testuję go po raz pierwszy w życiu i dam wam znać, jak wyjdzie. Chleb bez mąki, z ziarnami, samo zdrowie. Upiekę i zobaczycie update. Chlebek ma stać 2 godziny, więc go zostawiam, a ja zaraz wychodzę. Z serii Karolina szaleje w kuchni, nie powinnam tego podnosić, ale... Ale... Słuchajcie, postanowiłam po raz pierwszy zrobić sobie takie danie jednogarnkowe. Robię teraz akcję już powoli oczyszczania mojej spiżarni i staram się wykorzystać wszystko, żeby nie wracać do Polski z żadnymi suchymi rzeczami. I stwierdziłam, że zrobię sobie taki gulasz, takie pęczotto jednogarnkowe z różnymi rzeczami, które miałam w domu. I to są właśnie grzyby moon, to jest fasola, którą ugotowałam, mam liście laurowe, ziele angielskie, tymianek, sól, pieprz i cebulę i czosnek. W ogóle śmierdzę cebulą i czosnkiem, więc zamiast dotykać tego wszystkiego, powinnam umyć ręce. Za sekundkę wychodzę i idziemy na burgery z moją koleżanką Katie. Idziemy do Leah's Kitchen, jestem bardzo podekscytowana, a potem lecimy na jogę. Boże, słuchajcie, miałam motyw przewodni tego filmu. Skupiam. This chicken stuff looks good though. Oh, I mean, yours is the bomb. Yours is Kochani, wracam właśnie z cudownego popołudnia. Burgery, lody, yoga. Jest tak gorąco, jest 28 stopni. Cała się po prostu poce. I wracam do domu, zrobię sobie lemoniadę, obejrzę sobie serial i postanowiłam, nie wiem czy jestem w ogóle wyostrzona, bo ostatnio już mi się gubi ta ostrość, ale postanowiłam, że obejrzę sobie trochę serialu, a potem dopiero się wykąpię, żeby po prostu się wykąpać i już pójść spać, żeby się nie rozbudzać telewizorem. Zamiast skontrolować co robię, gadałam z mamą na Skype'ie i przypaliłam chleb u góry, ale cóż, pierwsze koty za płoty, wygląda pięknie, ma odstać 5 godzin, więc zostaje na noc. I jutro mam nadzieję, że będą stały jakieś dobre kanapki. Nie wiem czemu to jest tak żółto, znaczy... W każdym razie... Nie wiem czy znacie definicję fejla, ale fejlem jest pojechanie na drugi koniec miasta na jogę w Międzynarodowy Dzień Jogi i zobaczenie pustej polany, ponieważ miała być dzisiaj burza, więc chyba wszyscy spanikowali łącznie z instruktorką, mnie potem nikogo nie poinformował. Ja i jedna inna babka sobie generalnie popatrzyłyśmy na turystów, bo to było właśnie w muzeum, znaczy przy muzeach, przy Muzeum Insel. Więc wróciłam do domu, jeszcze jechałam tam z pomidorami, bo idąc na stację kupiłam sobie pomidory, więc jechałam z pomidorami na jogę, której nie było, więc trochę się przeszłam, dzwoniłam do mamy, wróciłam do domu i teraz zrobię sobie kanapki, bo piekłam chleb, mimo że trochę się przepalił, bo jest bardzo dobre, tam byłam też w szkole dzisiaj z moim gulaszem i zrobię sobie kanapki z serem i zaczęłam oglądać, bo stwierdziłam, że kończę to z sucami, słuchajcie, że 3 sezony to wystarczająco, już nie chcę mi się oglądać telenoweli, poćwiczyłam swój język prawniczy i teraz zabieram się za Casa de Papel, czyli nie wiem nawet w sumie jaka jest polska wersja, nie wiem. W każdym razie oglądam sobie po hiszpańsku z hiszpańskimi napisami, mam przeciąg, więc tam trochę skrzypi. No i piję sobie herbatkę, relaksuję się, bo jutro mam dzień pisania esejów, znowu cały dzień nauki, także trzymajcie za mnie mocno kciuki. Pokażę wam pewnie trochę jedzenia. I tyle, byłam dzisiaj w szkole, cały dzień, bo się uczyłam w szkole z kolegą, więc
Busy, but good. A szef Karo serwuje domowy chleb z serem z ścieżycy serotoniny, rukolą, pomidorkiem i konopią. A wszystko podgrzane, także ser się trochę stopił. Dla wielu piątek weekendu początek, a dla mnie dzień roboczy. Mam dzisiaj moją piękną amarantusankę czekoladową, mleczko truskawkowo-orzechowe, które sobie zrobiłam, i kawę oraz orzecha brazylijskiego. Dzień dobry. Nie wiem, czy ostatnio to jest tak żółto. Coś musiałam zmienić w ustawieniach, ale podamy się to. W każdym razie mam dla Was życiowy update z serii Studenckie umieranie. Jest 18:30. Nie wiem, kiedy Wam się pokazywała przy śniadaniu, bo dzisiaj zrobiłam pranie, notatki na ustny egzamin, następnie notatki na prezentację i napisałam prawie cały, no trochę przesadzam z tym prawie cały, 3/4 eseju i potrzebuję do niego jeszcze, żeby ludzie wypełnili mi ankietę i zanalizować tę ankietę, ale spędziłam nad tym pół dnia. Jestem jak zawsze wykończona, więc jak z zeszłego tygodnia. Plus jest taki, że mam dzień w domu, więc jestem nieomalowana i mogę sobie pochillować. W każdym razie, boże, co ja gadam, bo zaczynam krzanić głupoty. W każdym razie robię sobie obiad, oglądam serial i odpoczywam, bo już dzisiaj się narobiłam. Jutro jest czaderski dzień, widzę się znowu z... Weronika, jeżeli to oglądasz, znowu się widzę z Weroniką. Z Faumaga idziemy na superanckie jedzonko. Wcześniej może się wybiorę na jogę, ale zobaczę, bo nie wiem, czy nie będzie padało, bo to w końcu jest w plenerze. Rano jeszcze nagrywam chyba. Jezus, ile rzeczy. No nie wiem, zobaczę, słuchajcie. Zobaczę, jak się ze wszystkim wyrobię, czy będę nagrywała, czy nie. Na pewno będzie super dzień i tak samo w niedzielę też się będzie dużo działo. Także do zobaczenia, pewnie pokażę Wam jeszcze obiad, ale tak to dzisiaj to już nuda. Dzisiaj, kochani, mam polski obiadek, który ułożyłam trochę niezgrabnie. Powinnam sobie ułożyć te kotlety jakoś na boku, ale mam moją wielką michę, z której mi się najwygodniej je, więc jest sałatka, ta sama co zawsze, kasza jaglana z białą fasolką, fajnie doprawiona ziołami prowansalskimi, płatkami drożdżowymi, sokiem z limonki i pieprzem, a te kotlety to nic innego jak pasztet, który rozmroziłam i upiekłam w piekarniku. Dzisiaj mi trochę spadła fotogeniczność, bo wyszło, że zrobiłam sobie zupę, ale ona jest bardzo pyszna, po prostu trochę rzadka mi wyszła amarantusanka, ale to jest to samo co wczoraj. I oczywiście kawka, jak na mnie jest wcześniej, bo o 10:00 śniadanie to mi się nie zdarza. Hej kochani, możecie im pogratulować, bo po jakichś 3 dniach zorientowałam się, że miałam po prostu przełączone totalnie ustawienia w aparacie, to wszystko było żółte. Ale już jestem z powrotem w dziwnym bałaganie na głowie, zaraz to naprawię, ale naszykowałam się, ubrałam się, jest sobota i na 15 widzę się z Weroniką z Faumaga. Idziemy do knajpy, która się nazywa Toki, The White Rabbit, która jest takim bardziej taką knajpą wegańską, fine dining, gdzie wszystko po prostu wygląda jak z jakiegoś katalogu, naprawdę, mają przepiękne, przepiękne menu, więc jestem bardzo podekscytowana. Pogoda jest tak dziwna, że tak pada, jest ponuro, wietrznie, nagle wychodzi słońce, jest tak trochę zimno. Także mam nadzieję, że będę dobrze ubrana. Od rana oczywiście się uczyłam, pisałam notatki, jestem po prostu tak zmordowana. A widzimy się za godzinę i muszę się jakoś obudzić, więc zrobiłam sobie napar grzybowy z Cosmic Pantry Energy. Także mam nadzieję, że im pomoże. No, w każdym razie widzę się z Wami na jedzeniu i nie mogę się doczekać. Chcesz pomachać? Cześć! Boże, jak pięknie! Słuchajcie, to jest danie z bakłażana i tahini z pesto miętowym, migdałowym twarożkiem i chutney z pomidora, o ile dobrze pamiętam. Po prostu szok, szał, znaczy nie szok, znaczy oba. Szok i szał. Jesteś gotowa? Tak. I tutaj mamy summer rollsy ze smażonym tofu, z hummusem, z sosem orzechowym hoisin i z sosem chili oraz z warzywami. Papieru. Dostałyśmy też sznycla z portobello i przynoszą nam coraz więcej generalnie. I przyszła ostatnia rzecz, czyli dynia Hokkaido w postaci pakory z awokado. Po prostu to jest uczta sezonu. Jestem na kolejce. Mam nagrać, jak kroisz właśnie naszego schaba. Bardzo pięknie. W środku widać, że soczysty. Ej, co robiście? Serio, wygląda nieźle.
moi drodzy, już nie zdrowaliśmy wszystkiego, nie zdrowaliśmy wszystkiego, ale domowy chleb z tymi wszystkimi pastami naraz, to jest życie. I Weronika mówi, że sznycel też, więc potem wam zrobimy recenzję. Wszyscy zawsze czekają na moje wywody na temat jedzenia, które trwają za 3 minuty. Proszę, kawa i brownie, największy rozmiar brownie, chciałabym dla porównania pokazać, czy to jest mój palec. W każdym razie, no, tak to wygląda i pani właśnie robiła mi zdjęcie z tym wszystkim, więc czuję się bardzo zaszczycona. Zobaczcie, jestem w sklepie tureckim koło mnie i mają sriracha mayo. Nie jest takie drogie, chyba sobie kupię przed wyjazdem do Polski. Mają też w mniejszej wersji, ale się kompletnie nie opłaca. Zobaczymy, co jest w składzie. Dobrze, nie wiem, czy widzicie, ale to są wszystko różne tahini. Cena jest mniej więcej, słuchajcie, około 6 euro za 28 uncji. Ile to będzie? A to są, słuchajcie, wszystko hałwy. Zobaczcie. Ale czad. Coś tutaj mamy, wszędzie różne rodzaje tahini i różne rodzaje hałwy. To wszystko, wszystko, wszystko. Tutaj też są wszystko wegańskie rzeczy, arabskie słodycze. Wiecie, co wam powiem? Wracam z knajpy. Mam nadzieję, że jestem ostra. I normalnie mam ochotę zrobić sobie kolację. Nie wiem, jak to jest, ale po wywiadzie z Iwoną Kibil dotarło do mnie, że jeżeli jest za mało białka w posiłku, to się nie najadamy i normalnie coś w tym jest. Więc chyba opiekę sobie ciastka. Ciastka gryczano-tachinowe z czekoladą lecą do piekarnika. Czy wy to widzicie? Trochę się nie rozpuściła moja czekolada. Rozpuściła się. Cudo. Teraz musi wystygnąć i będę jadła. Słuchajcie, zrobię taste test na żywo. Powiem wam, czy to ciastko jest w ogóle coś warte. W ogóle to jest nic nie warte. W każdym razie spróbuję kawałek. Jest pycha. Dałam, używam miarki mojego małego kubka. Dałam kubek mąki gryczanej, pół kubka cukru kokosowego, wielką łychę tahini, trochę wody, trochę ekstraktu waniliowego, szczyptę soli, rozrobiłam to i upiekłam, a dodałam te kawałki czekolady i upiekłam w 175 stopniach przez jakieś 15 minut. Myślę, że tak byłoby idealnie. I tyle. Nie wrzucam przepisu, bo to było mega proste i w zasadzie totalnie jakby spontaniczne, wyszły chrupiące, o to chodziło. A ja teraz lecę za chwilę oglądać mecz Niemców. To uczucie, kiedy w niedzielę rano posprzątasz swoją kuchnię. Wiem, że i tak wygląda dosyć zagracone, ale wszystko tutaj wymyłam. Jestem z siebie bardzo dumna. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy pączek z rabarbarem. Marzyłam o pączku z dżemem i mam. Szczęśliwa Karo ma przepyszną kawę, naprawdę cudowną kawę z Oatly i rabarbarowego pączka, który jest bajeczny. Tak wygląda festiwal, pogoda jest obrzydliwa, ale jest tyle fajnego żarła, że coś na pewno kupię. Wow. Wow. Spekulat z wiśniami i jagodowy. Mam, słuchajcie, czaderskie sushi. Będę testować, potem wam powiem, z czym to było. Ale no, mamy buraka, awokado, tofu, batata, rajs. Zjadłam pączka, piłam kawę, zjadłam sushi, zjadłam testowe danie z pokazu jedzenia i kupiłam sobie jeszcze rosyjskie pierogi.
i wracamy do domu się uczyć. Wróciłam do domu i mam do was pytanie. Czy wszyscy ludzie, którzy są odstraszeni przez moje poroża, wolą może wyjść ten kadr, jak jestem tak trochę przesunięta, ich nie widać, tak na wszelki wypadek, dajcie mi znać. W tle gotuje się woda, więc może na chwilę poczekam, bo trochę szum. Okej, okay. Generalnie moi drodzy, jest godzina 15. Wróciłam z festiwalu i chyba wam nie mówiłam w ogóle, co to było. To był The Green Market, czyli festiwal wegański, który odbywa się w Berlinie raz na 3 miesiące. I było super. Zjadłam tak, tego pączka i byłam strasznie, a w ogóle dla wszystkich osób, które nie lubią, kiedy gadam o jedzeniu przez połowę filmu, teraz jest to końcówka filmu, będę gadała tylko o jedzeniu, uprzedzam. Miałam iść w ogóle na ten festiwal z Weroniką Swomaga, która się rozchorowała, ale na miejscu spotkałam się z Klaudią z Brainbells Donuts, czyli z najlepszej wegańskiej pączkarni w Berlinie. I słuchajcie, nie wiedziałam bardzo, jakiego pączka sobie wybrać, ponieważ miałam ochotę na jakiegoś z nadzieniem, najlepiej z jakimś owocowym, a wszystkie, które tam były w ofercie, jakoś tak żaden do mnie nie przemawiał. I słuchajcie, zobaczyłam, że specjalnie na festiwal zrobili klasycznego pączka z cukrem, z nadzieniem, z rabarbaru. Po prostu byłam w raju, do tego kawa z mlekiem z Oatly, więc po prostu niebo. Jestem tak najedzona, bo to był dopiero początek. Następnie zjadłam sushi. Coś niesamowitego. Nigdy nie byłam na takim stricte wegańskim super sushi. Jadłam jakieś sushi, które było przypadkowo wegańskie. Ale też nie jakoś za dużo, po prostu jakiś tam avo-roll czy coś w tym stylu. A to było sushi, słuchajcie. Jedno było z tofu albo z tempehem i z jakimiś dodatkami typu grillowana cebula. Muszę jeszcze rzucić okiem, co to było dokładnie. Jedno było, i ono było genialne, jedno było z pieczonym batatem. I ono było bardzo smaczne, ale to mi smakowało najmniej. Jeszcze jedno było z ogórkiem i z awokado, które było różowe. I to było po prostu bajeczne. Oczywiście do tego było wasabi i do tego był imbir. Naprawdę pycha. To się nazywało Sushi Native. Następnie poszłam na takie show gotujące. Dziewczyna z bloga Clean, Come Clean. Robiła coś, do czego ja mam bardzo sceptyczne podejście, czyli makaron z cukinii. I miałam przyjemność spróbować odrobiny tego, co przygotowała i to było genialne, bo to był, słuchajcie, makaron z cukinii i chyba z kabaczka, podsmażony, do tego była jakaś sałatka z takim winegre cytrynowym i do tego był sos serowy z orzechów nerkowca, który po prostu był bajeczny i do tego było jeszcze tofu, bekon, groszek i brokuły. No po prostu naprawdę powiem wam, że jak taka dziewczyna, która robi takie dosyć, powiedziałabym, w trendzie rzeczy, wszystkie super fit i nie, no mnie tak super nie kręci, to było naprawdę przepyszne, jak na kluski z cukinii. Także pycha. Potem jeszcze kupiłam sobie pelmieni, tak, czyli rosyjskie pierożki, takie okrągłe, które były z nadzieniem grzybowym, ze śmietaną nerkowcową i też z grzankami i to było po prostu tak samo bajka. I tyle w sumie. Ale po prostu jest 15 i to poszłam tam na takie późne śniadanie, ale po prostu już mój brzuch nie... Właśnie skończyła mi się bateria, nie bateria, tylko pamięć, ale już trochę pousuwałam i już kończę. Mam jeszcze jednego pączka pina colada, bo stwierdziłam, że go spróbuję. Jest to też pączek sezonowy, a kończy się czerwiec, więc raczej nie planuję w przyszłym tygodniu nic pączkować. Ale teraz mogę wam powiedzieć na koniec tego vloga, bo teraz kiedy go widzicie, jestem właśnie w Polsce. Jeżeli oglądacie to w poniedziałek, to jutro jadę na Openera. Także jeżeli wybierzecie się na Openera, to już jutro, pojutrze i przez najbliższe kilka dni będziecie mogli mnie tam spotkać. Także jestem bardzo podekscytowana, jadę z Julką, jadę na pole namiotowe i to będzie cudowny czas. Co prawda teraz jestem tydzień wcześniej, także mówię do was z przeszłości i przede mną jeszcze mnóstwo zajrzeń i egzaminów, mnóstwo pisania i roboty, ale teraz kiedy to oglądacie, mam nadzieję, że już będę w cudownym stanie. Dzisiaj muszę się uczyć, także niestety niedziela raczej smutna, pogoda jest fatalna, będę się uczyła i wyrabiam się do wieczora, a wieczorem czeka na mnie mecz Polski, także trzymamy kciuki za nas, za polską reprezentację. Ja wam dziękuję za kolejny tydzień ze mną. Tak jak zawsze, tydzień pełen jedzenia, gotowania i gadania.
Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!